Lukas Wiktukiec, reprezentantista Igrzysk Paraolimpijskich, Ziemdalowiec, pan Eugeniusz Skarupa. Witamy bardzo serdecznie pana Eugeniusza. Mamy jeszcze dwóch wspaniałych ziemdalowców kolegów. Pana Wiesława Kuchowskiego, witamy bardzo serdecznie. Igrzyska Paraolimpijskie w roku 72 roku. I proszę Państwa, pan Zbigniew Ligier, witamy bardzo serdecznie pana Zbigniewa. Pan Zbigniew od razu rozpoznał tą szkołę, rozpoznał tą salę z racji tego, że tutaj między innymi pomaga w organizacji Dnia Sportu Osób Niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, myślimy, żeśmy chyba tutaj nikogo nie pominęli za tym towarzystwie. Moi kochani, ja bym zaproponował taką małą formułę, i oto wspaniałych polskich sportowców do zadawania pytań. A ja mam takie pytanie, pierwsze podstawowe tutaj do naszego najwyższego Olimpijczyka, który jest na tej sali, tą salę również pan Mieczysław zna, że tak powiem, od porzeczki. Panie Mieczysławie, jak pan trafił do sportu z takim wnioskiem? Moi kochani, ale może są jeszcze pytania, na autografy przyjdzie czas.